6.5. W jednej grupie mogą startować zawodnicy, którzy pochodzą z różnych państw. Bywa też tak, że zawodnicy jednej grupy pochodzą z tego samego kraju. Utwórz zestawienie zawierające dla każdego roku liczbę takich grup, w których wszyscy zawodnicy byli obywatelami jednego kraju. Podaj rok, w którym grup z wszystkimi zawodnikami w jednego kraju było najwięcej oraz podaj nazwę tych grup. Jest tylko jeden taki rok. Na początku zapiszę sobie, żeby mi to nie uciekło, jako 6.4c. Przejdę do stworzenia sobie kwerendy. Na samym początku wyciągnę sobie obywatelstwo, nazwa grupy i interesuje mnie jeszcze rok, w którym startował dany zawodnik. Mam zestawienie. Jak widzimy, mam tu pewną grupę Agritubel. No i widzimy przedstawicieli z Francji i z Hiszpanii. Jest ich dosyć sporo, no ale teraz spróbuję sobie przede wszystkim to pogrupować, czyli prawy przycisk myszy i sobie grupujemy. No i z 1944 rekordów mamy 984. To oznacza, że się to przegrupowało. No, tą kwerendę mogę sobie już zapisać jako znowu 6.5a pomocniczą i na podstawie tej kwerendy wyciągnę sobie wszystkie rzeczy stąd, ale policzę sobie, ile jest tych obywatelstw w danej grupie w danym roku, czyli widok projektu, i teraz te obywatelstwa sobie tutaj zliczam, czyli policz. No i widzimy, że na przykład w 2008 roku Agritubel to są dwa obywatelstwa. Przed chwilą widzieliśmy Francja i Hiszpania, więc się zgadza. Nas będą interesowały takie przypadki jak tu, czyli jeden, bo to będzie świadczyło, że wszyscy mają ten sam kraj przyporządkowany. W związku z czym w widoku projektu sobie tutaj wstawiam jedyneczkę i jeszcze bardziej mi się to zawęziło, a więc już prawie mam idealną odpowiedź. Teraz zapiszę sobie to jako pomocniczą kwerendę 6.5b, bo autor chce, abym zrobił zestawienie, prawda? W związku z czym w kolejnej kwerendzie 6.5c policzę sobie te wystąpienia po prostu i będę wiedział, ile w każdym roku jest tych wystąpień. Czyli na podstawie 6.5b interesuje mnie rok i interesują mnie te jedyneczki tutaj. I teraz sobie to policzę, czyli będziemy sobie liczyć i mamy zestawienie w każdym roku, ile jest. I zapiszmy sobie to jako 6.5c. Do naszej odpowiedzi załączymy to zestawienie oraz interesują nas zespoły z 2011 roku, bo trzeba je wymienić, w związku z czym w tej kwerendzie przy 2.11 będziemy mieli te zespoły, a więc przesortujmy sobie to na przykład rosnąco i tutaj oczywiście niechcący schowałem i mamy ten, ten, ten i ten zespół. Zatem zobaczmy, jak to wygląda w kluczu. W kluczu mamy zestawienie, które przed chwilą widzieliśmy z 6.5c. To właśnie zestawienie. Oraz mamy wymienione cztery grupy, które mamy w 6.5b, czyli tu. I to są te grupy. A więc wszystko się zgadza. Rozwiązaliśmy zadanie 6.5. 6.6. Czasami zawodnicy zmieniają obywatelstwo i reprezentują wtedy inny kraj. Podaj imiona i nazwiska zawodników, którzy zmieniali obywatelstwo oraz nazwy państw, które reprezentowali. No, podobnie jak w poprzednim zadaniu, weźmiemy sobie imię, nazwisko i obywatelstwo i spróbujemy sobie najpierw przegrupować, a potem policzyć. Tworzę sobie kwerendę, wyciągnę sobie imię, nazwisko, i wyciągnę sobie obywatel kraju. Widzimy, jedna osoba wiele razy startowała i cały czas reprezentowała to samo państwo, w związku z czym teraz sobie to przegrupuję
I widzimy już, że jest tego zdecydowanie mniej. No a to sobie zapiszę jako kwerendę pomocniczą 66A. I na podstawie tego wybuduję sobie drugą kwerendę 66B, ale tym razem zliczę sobie te obywatelstwa kraju, czyli dam sobie tutaj funkcję policz. No i mam. I sprawdźmy teraz tutaj w filtrach. Mamy, czyli są dwie osoby, które dwa razy miały, znaczy mają dwa obywatelstwa, tak? Zmieniały sobie, czyli to jest from i Hausler. No więc teraz proponuję zrobić coś takiego. Tutaj sobie wróćmy z powrotem z tym grupowaniem, a tu wpiszmy sobie from lub Hausler. No i mamy odpowiedź. Zaglądnijmy do arkusza. W arkuszu widzimy Chris from Kenia, Wielka Brytania. Zgadza się. I Heinrich Hausler, Australia, Niemcy. Zgadza się. I tym sposobem dotarliśmy do końca. Mam nadzieję, że treści, które przedstawiłem, były jasne i zrozumiałe. Dzięki serdeczne za oglądanie i do usłyszenia. Hej!